Widzowie, kolejny dzień jako policjant. Boże, co się dzieje, jaki jestem dzisiaj zmęczony. Ale witam wszystkich bardzo serdecznie oczywiście na kolejnym odcinku z Palionowa, ponieważ wczoraj był odcinek z Palionowa, jak wróciliśmy i no i dzisiaj jest kolejny. Ha, taka kurczę niespodzianka. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. No nie zawsze z Palionowa, no ale teraz akurat dwa dni z rzędu nam się trafiło, także będzie Palionowo, ale na jutro myślę, że nagram dla was jakieś quizy może czy coś tego typu. Za niedługo też jakiś kolejny odcinek z Minecraft Planety nagram. Więc na spokojnie, wszystkiego będzie sporo. I vlogi też będą. Tak jak powiedziałem, kolejny dzień jako policjant w Palionowie, ponieważ dzisiaj lecimy zrobić poranną musztrę temu, jak się to chyba nazywa. Poranną musztrę temu, który jest w więzieniu zamknięty oczywiście, czyli Bzyku, bo on tam oczywiście no, ma odsiadkę swoją i trzeba z nim się zająć rano, ponieważ jest poranna, jakby, że tak powiem, jak to się nazywa, poranna musztra, trzeba zrobić taki, wiecie, jak to się nazywa, widzowie, zapomniałem. Zmiana, ja mam teraz zmianę moją, o właśnie, w robocie i muszę tam pójść. Ja mam dla niego jakiś, przygotuję dla niego w sumie coś jakieś, nie wiem, na przykład, o, dam mu kości do upgradzenia, to jest myślę dobry plan. To i może zabiorę go na jakąś przejażdżkę łódką czy coś tego typu. Nie wiem, zobaczymy, w każdym razie lecę w tamtą stronę, w stronę więzienia, bo trzeba rozpocząć, no, kolejny dzień jako policjant. A ja zanim dojedziemy na miejsce, to zaproszę was na mój kanał Sztypcom Plus, ponieważ tam codziennie odcinki są z Robloxa, więc zachęcam, ponieważ myślę, że warto z tego powodu, że by wy dużo mnie prosiliście o Robloxa, a teraz zacząłem nagrywać Robloxa, więc myślę, że będziecie zadowoleni idąc tam i oglądając, co tam się dzieje i patrząc na nasze przygody. Dobra, w każdym razie, patrzcie, tu jest sytuacja taka, tam w tamtej celi jest więzień, ale tu wam jeszcze na szybko pokażę, że on wczoraj chciał się wydostać tutaj. Patrzcie, ja to muszę w ogóle zamurować, bo tutaj to bardzo źle wygląda, to tak być nie może, że on tutaj próbował uciec, to w ogóle jakieś dziwne lagi mam, nie wiem o co chodzi, ale weźmy to, ponieważ to... Aha, no nie, dobra, nawet nie mam czym zamurować tego, nie? No to XD. Ja potrzebuję w ogóle jakieś itemy, żeby... Dobra, muszę, będę to musiał zamurować kiedyś, ale może jeszcze nie teraz. Ja zanim tam pójdę do niego, z nim ogarnąć jakieś rzeczy, to sobie ogarnę jednak jakieś bloki, na przykład jakieś drewno wezmę, żeby cokolwiek mieć, bo bez takich rzeczy może być ciężko, widzowie. Ja mam jeszcze jakieś dziwne lagi, nie wiem o co chodzi, ale mój komputer już nie wytrzymuje potęgi Palionowa. Nieważne, lecimy do naszego więźnia ogarnąć z nim temat i zrobić mu poranną musztrę. Halo, halo, więźniu, więźniu! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Halo? Ha... Nie! No nie wierzę, że on... Znowu uciekł? Co jest grane, jak on to Co? Co jest grane? Tak, widzowie, być nie może. Ja nie pozwolę na to, żeby tu ktoś uciekał. Jaki on zrobił w ogóle? Jaką ucieczkę zawalił tu? Gdzie on uciekł? To jest nienormalne przecież. Ja pierdzielę. Widzowie, no nie, no więzień mi uciekł drugi dzień z rzędu. Co jest? Co jest? Co on? Czekajcie, biorę łódkę, zanim lecę. Ucieka w tym momencie. Jaki timing miałem w ogóle? Co jest? Jakim cudem? On ucieka gdzieś tamtą stronę. Płynie dalej, ja muszę go dogonić. Nie ma to tamto. Walę w niego łukiem chyba. Nie trafiłem, ale musimy w niego strzelać. Stój policja, stać policja. Uwaga, tam, czy wymierzę to? Nie, nie trafiłem. No nie, najgorzej. Najgorzej, jeszcze raz, tu na linii prostej teraz. Pum, proszę. No nie, nie trafiłem znowu. No nie, ucieka mi więzień. Ej, tak być nie może. Nie no, to jest nienormalne, widzowie, dlaczego? Czy on w ogóle chyba nie wie, że ja go gonię? Czy on wie? Chyba nie wie, dobra, czekajcie, lecimy za nim, chociaż mógł słyszeć, że strzały w niego lecą, ale nie, musimy go dogonić, on jest tak daleko ode mnie, to nie, ja go tak nie dogonię, no, dlaczego, jak to się stało w ogóle, że on uciekł, skąd, jak on to zrobił, dlaczego on tam miał jakąś dziurę, przekopany tunel, to on nie byłby w stanie tego zrobić z ręki, on musiał mieć jakieś narzędzie, nie wiadomo skąd, dobra, gonię go, on tu gdzieś za górą znikł, musimy go dogonić, musimy, bo ja co to ze mnie za policja, tak jak ja go nie złapię, dobra, walimy w niego tam. O nie, w drzewo chyba uderzyłem. No nie, ja tracę czas na takim czymś, ja muszę szybciej za nim lecieć. On biegnie w stronę Palionowa gdzieś. Nie wiem, czy on w ogóle patrzy na mnie, czy on wie, że ja go gonię, czy nie. Dobra, biegniemy tu za nim, on wbiegł chyba do tej chatki. Czy on tutaj zrobił sobie jakąś bazę, czy coś tego typu? Ja biorę łuk do łapy, bo muszę go tutaj dorwać, gdzie on jest? O, jest! O, dostał! Lecimy z nim! To jest to, łapiemy go. No, on myślał, że mi ucieknie, kurde, dobra. Niezły jesteś. Jeszcze raz z niego. O, teraz nie trafiłem akurat, ale teraz trafię.
Nie, nie trafiłem. Nie trafiłem, nie trafiłem. Nie, nie. Znowu mi uciekł. Znowu jest dalej. Dobra, ja tracę mnóstwo czasu, próbując z niego strzelić. Więc może po prostu dojedźmy go. Jak ja go zabiję, to on przecież wróci z powrotem do celi. I wtedy to już jest totalnie po nim. Więc musimy go dorwać, musimy go dorwać. Bo on znowu wróci tam, gdzie jego miejsce. Halo, gdzie on biegnie? Co on? On już chyba ucieka przede mną. Dobra, ja tu skracam. Skracam tu. Co? Jak on nie dostał? Dobra, dostał po raz kolejny, okej, dobra, dojeżdżamy go. Ej, co? On wchodzi do netheru? Nie. Chodź tu. Nie mogę go uderzyć. Co jest? Ej, dobra, ja mam pomysł. On tu pewnie wróci, ja za nim nie idę. Do netheru poszedł, jak tu wróci, to dostanie nóżki zrobione, będzie miał i tyle będzie miał tutaj z tej jego ucieczki. Tu robimy coś takiego, bierzemy tu, tak. Ja tu czekam na niego. Tu będzie masakrowany zaraz. Będzie strzelane z łuku i inne takie. Ja już tu czekam na pierwszą strzałę. Jak tylko wróci, bo pewnie na pewno wróci, to nie wierzę, że on będzie w netherze siedział. Chociaż może teraz sobie pomyśleć, że ja tutaj będę czekał, czy coś tego typu, chociaż nie wiem, dobra, czekamy tu na niego. Jak tu się tylko pojawi, to od razu dostaje strzała w girę i jest po nim totalnie. Nie będzie mi tutaj jakiś chłop uciekał. Chociaż jest więcej portali, on w sumie mógłby wyjść innym. Widzowie, mamy problem. On tu chyba nie wróci. No nie, i zgubiłem więźnia. Czy ja powinienem za nim iść? Ja powinienem chyba za nim iść. Nie wiem teraz, co mam robić. Nie. Uciekł mi więzień. To jest przecież najgorszy dzień w moim życiu. I co? Jakim ja jestem policjantem? Jak ja kumplom z roboty popatrzę w oczy? No nie, tragedia. Tragedia. Bierzemy więcej tej trawy, bo fajna akurat. Ale no nie. Dobra, nie wiem, idę tam do niego chyba. Idę chyba, no bo... Może nie uciekł jeszcze za daleko, albo on tam pewnie czeka, on tam pewnie jakąś pułapkę już na mnie ma, no i ja nie wiem, ja, czekajcie, on wtedy nie wyjdzie, nawet jeżeli tam by wrócił, to on tutaj nie wyjdzie z tego powodu, że ten, więc ja może pójdę do innego portalu i wtedy tam będę na niego czekał, chociaż już mógłby wyjść stamtąd, a ja nie wiem, gdzie są inne portale w sumie, Ej, tu nie ma innych portali w tym palionowie, tak mi się kojarzy chyba, no. Nie, no ja mam portal w sumie u mnie. No to mógłby wyjść tam, ale on by musiał znaleźć w netherze akurat ten portal. To jest mało prawdopodobne. Nie wiem, czy mam iść za nim, czy mam tam nie iść. Nie mam pojęcia. Nie wiem, widzowie. Dobra, idę tam do tego portalu, bo muszę. No nie będę dobrym policjantem, jeżeli... O kurde, wrócił! Wrócił. Od razu w niego walimy. To jest koniec, on już stąd nie wyjdzie. Dobra, jest pokonany, dobra. Aż to rozwalę i... Niech rozwalamy to. Nie mogę tego rozwalić, co jest? Dobra, rozwalmy to, żeby on tu nie mógł już wrócić ponownie. Super. No to mogę zostawić tu, bo nie chcę tego obsydianu. Dobra, wracamy do więzienia, idę do niego. Muszę go dorwać, bo on mu się powaliło coś we łbie. I on myśli, że mnie tutaj wykiwa, cwaniak. A on nie spodziewał się tego, że ja go tak tutaj zrobię. Było warto czekać, już chciałem tam wchodzić. On pewnie tam miał jakąś pułapkę i pewnie chciał wyczekać, aż ja właśnie pójdę w inne portale sprawdzić. A nie spodziewał się, że tu ja zrobię na niego pułapkę, zrobimy mu nóżki i kurczę... Tako jest walony na łeb. No dobra, wracamy do więzienia w takim razie. On tam pewnie już pewnie płacze w tej celi, więc ja go tam dojadę. No, a w tym czasie powiem wam, widzowie, że możecie wbić na Instagrama. No, idealny moment na reklamę to był właśnie. To jest ten moment. Przerwa na reklamę. Wbicie na Instagrama, bo kogo nie ma na Instagramie, ten jest smutny. To się nie rymowało, ale nieważne. Jeszcze kiedyś będzie dobry rym z tego. Możecie wymyślić. Kogo nie ma na Instagramie, ten i możecie wymyślić kontynuację. Najlepsze pomysły napisane w komentarzach, oczywiście nagrodzę serduszkiem. Dobra, jesteśmy koło więzienia, idę sprawdzić, czy on jest. Na bank tam jest. No musi, przecież to jest niemożliwe, żeby on znowu uciekł. Tym bardziej, że teraz ma inną celę, więc... Aha, on mógłby znowu tym tunelem uciec, ale wydaje mi się, że... Bo on nie wie, na czym on ma respawn, on ma chyba w tej starej celi, ale tam też jest w sumie podkop. Ej, kurde! To go tu nie będzie! No nie! Pusto? No oczywiście, dwie cele nawet są otwarte. Nie! Nie! Widzowie, no i uciekł mi jak zwykle. No i teraz muszę go szukać po całym palionowie, gdzie on tutaj jest. Gdzieś się pewnie schował, pewnie do domu wszedł, na bank do domu poszedł. No przecież każdy, kto ucieka, to pierwsze do domu idzie brać swoje rzeczy i dopiero później ucieka. No ale że on akurat takie coś wykminił i tu nie da się wejść. Co to jest? Czy on tu gdzieś go zobaczy przez okno na przykład, czy coś tego typu? Nie ma go? Nie no, to musi być tu na chacie, no nie wierzę, że go tu nie będzie.
Tu jest, wszędzie ma zamknięte. Ej, co jest grane? Jak on to pozamykał? Teraz wejdźmy, to jest jedyny sposób, że... O kurde, tu jest jakaś dziura. Co? Tu ukrywa się... Aha, to dobrze wiedzieć, że tu się ukrywa. Gdzie, gdzie się ukrywa? Nie wiem, dobra, nieważne. No nie, nie da się stąd wyjść w inny sposób, jak tylko tamtędy. To jest totalnie dziwny dom. Totalnie dziwny dom, przysięgam. Nigdy nie widziałem tak dziwnego domu. No ale to nie mój, to jest w końcu tego bzyka. Dobra, gdzie on może się chować? Ja mam taką rozkminę, gdzie on może się chować? Bo gdzieś musi. Ale nie wiadomo gdzie. O nie, 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 nie. Troszkę rozwaliłem, przepraszam. Dobra, nie za dużo, na szczęście. Postawimy tu kwiatka, przeprosiny. Dobra, musimy go znaleźć, bo on gdzieś na tym palionowie na pewno jest schowany. Tylko ja nie mam pojęcia, w którym miejscu. Nie mam pojęcia nawet, gdzie on mógłby się schować. Ale... No nie, no przecież go będę szukał wieki. Dobra, widzowie, ja nie wiem. Ja się chyba poddaję. Ja rzucam tą robotę, ja się nie nadaję na policjanta. No więzień mi uciekł, miałem jednego więźnia tylko do pilnowania, akurat on mi uciekł. Dobra, nie wiem. Będę go szukał w następnym odcinku, może z Dave'em zrobię jakąś misję poszukiwawczą i spróbujemy go znaleźć. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. Mi się bardzo nie podobał, więc ja bym łapki w górę, no nie no, zostawiłbym na pocieszenie w sumie, łapkę w górę bym zostawił, no bo uciekł mi więzień, no, był plan dobry, a tam wyszło jak zwykle. Niestety jest mi smutno, nie nadaje się na policjanta, kończę z tą robotą, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.